Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic. Dzisiaj odcinek okrągły, numer 30. Nie licząc tych, które miały połówki, no to w zasadzie mamy trzecią dziesiątkę zamkniętą. O czym dzisiaj? Dzisiaj będę chciał Wam powiedzieć o takich instytucjach, które kryją się za skrótami COI, BOI, ZOI. Albo ewentualnie jeszcze kilku innych, ale to o tym za chwileczkę. Co to takiego jest i dlaczego one są istotne dla inwestorów z sektora BSS? COI, ZOI, BOI to jest nic innego jak centra obsługi inwestora, zespoły obsługi inwestora i biura obsługi inwestora. Są to instytucje, które działają przy urzędach miast i są pierwszym punktem styku biznesu z urzędami. Tak naprawdę to instytucje te noszą przeróżne nazwy. Noszą nazwy typu Biuro Wsparcia Inwestora, Opieki nad Inwestorem itd., itd. Jeżeli sobie przejrzycie strony internetowe poszczególnych miast, to zobaczycie, jak przeróżne są nazwy tychże instytucji. Natomiast ja nazywam je swoimi skrótami, do których się już przyzwyczaiłem od wielu lat i w skrócie właśnie używam takich jak COI, BOI i ZOI. Sama nazwa tutaj nie ma większego znaczenia. Większe znaczenie ma funkcja, jaką tego typu zespół pełni w biurze obsługi inwestora. No bo jakie on ma za zadanie? On ma za zadanie posiadać wszelką informację, jaka może być potrzebna nowemu inwestorowi, który zamierza w danym mieście zbudować swoje centrum operacyjne, działalność gospodarczą itd., itd. Podcast dotyczy sektora BSS-u, ale de facto centrum obsługi inwestora, czy też biuro, czy zespół pełni rolę wsparcia dla każdej innej branży. Nieważne, czy mówimy tutaj o logistyce, czy mówimy tutaj o produkcji, czy jakiejkolwiek innej. Generalnie każdy biznes, natomiast no my się tutaj skupiamy na sektorze BSS-u. No i co takiego można w tym biurze dostać? Po pierwsze, to biuro jest Wam w stanie zorganizować wizytę referencyjną w danym mieście, czyli jeżeli interesuje Was ulokowanie centrum operacyjnego w jakimkolwiek mieście, no to idziecie sobie do takiego biura, centrum czy zespołu obsługi inwestora, mówicie: halo, ja jestem zainteresowany Waszym miastem i chciałbym zobaczyć, jak podobne do mnie instytucje u Was już działają. No i przedstawiciele takiego biura, centrum czy zespołu są w stanie w bardzo szybki i sprawny sposób zorganizować wizyty referencyjne na terenie swojego miasta. Dlaczego? Dlatego, że po prostu wszystkie te pozostałe firmy znają, utrzymują z nimi relacje w ramach programów, które w niektórych miastach nazywają się obsługa poinwestycyjna, czyli zadaniem takiego centrum, biura czy zespołu obsługi inwestora jest posiadanie wszelkiej wiedzy na temat tego, czy danemu inwestorowi w mieście dzieje się dobrze. Oczywiście, jak to ze wszystkim, w niektórych miastach jest tym lepiej, w niektórych gorzej. Natomiast co do zasady, tego typu informacje przez zespoły są posiadane i przedstawiciele centrów, zespołów czy biur obsługi inwestora chętnie wspierają potencjalnych nowych inwestorów w zrealizowaniu takich wizyt referencyjnych. Co dalej? No, w tych zespołach można uzyskać wszelką wiedzę na temat tego, jak wygląda otoczenie biznesu w danym mieście, bo do tych zespołów, do ludzi pracujących w centrach obsługi inwestora trafiają wszelkie informacje dotyczące danego rynku. Co więcej, bardzo często firmy analityczne, które analizują potencjał, na przykład kadrowy, biurowy, czy jakikolwiek inny danej aglomeracji, swoje pierwsze kroki kierują właśnie do urzędu danego miasta, a konkretnie do takiego centrum obsługi inwestora, aby uzyskać dodatkowe informacje niezbędne im do całości badania. Co to oznacza? To oznacza tyle, że jeżeli miasto partycypuje w realizacji takiego raportu, czyli dostarcza swoje dane, no to na ogół
dostaje później ten raport i może nim dysponować i przekazywać go potencjalnym inwestorom, którzy są zainteresowani uzyskaniem większej wiedzy na temat klimatu inwestycyjnego w danym mieście. Ja polecam w ogóle odwiedziny w tych biurach, dlatego że już na samym wejściu możecie znaleźć cały szereg informacji, które mogą Wam się przydać do podjęcia decyzji, czy dane miasto jest dla Was dobrą lokalizacją, czy też nie. Przy recepcjach, przy punktach frontowych tych centrów obsługi inwestora znajdziecie foldery informacyjne, znajdziecie prasę biznesową, znajdziecie materiały w postaci broszur, czy to reklamowych, czy też informacyjnych, które dotyczą szeregu różnych zagadnień biznesowych. Znajdziecie informacje o uczelniach wyższych, znajdziecie informacje o programach wsparcia biznesu oferowanych w danym mieście. A co więcej, osoby, które tam pracują, są to osoby niezwykle kompetentne i posiadające wszechstronną wiedzę. Ja Wam powiem, że jeżeli ja poszukuję czegokolwiek, w jakimkolwiek mieście, to nie dzwonię na żadną recepcję, nie dzwonię do działu promocji takiego miasta, ani nie umawiam się na spotkanie z najwyższymi włodarzami danej aglomeracji, tylko właśnie kieruję moje kroki do centrum, biura bądź zespołu obsługi inwestora i jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby na moje pytania nie uzyskać tam odpowiedzi. To są bardzo dobrze poinformowane punkty informacyjne w mieście. Jak duże są to zespoły? No to zależy. Wszystko zależy od tego, jak dużym mieście się one znajdują i wszystko się zależy też od tego, czy są to zespoły, które pełnią też inne funkcje w mieście. Ale ograniczmy dzisiejszą wypowiedź do tego, że ich głównym zadaniem, w zasadzie jedynym zadaniem jest zbieranie i dostarczanie informacji potencjalnym inwestorom. W mniejszych miastach na ogół są to stanowiska jednoetatowe, także nie jest to duża grupa ludzi, którzy są wsparciem dla inwestorów. Natomiast im większe miasto, tym większe zespoły, od kilku do kilkunastu osób. Co więcej, im większe miasto, tym większa specjalizacja osób, więc możemy znaleźć osoby, które specjalizują się na przykład stricte w inwestycjach typu BPO i SSC i nie jest to wcale odosobniony przypadek, po prostu skala inwestycji z sektora BSS-u jest na tyle duża, że warto jest mieć dedykowane konkretnie do tej branży osoby i tak w niektórych miastach jest. Także jeśli chodzi o skalę tych zespołów, to tak to wygląda. Jak wygląda ich ulokowanie w samym urzędzie? Znowu różnie. W zdecydowanej większości przypadków są to niezależne biura, bardzo dobrze oznaczone w konkretnej sekcji urzędu, bądź nawet w oddzielnym budynku. I tutaj takim dobrym przykładem na przykład jest Poznań, gdzie w Poznaniu zespół obsługi inwestora znajduje się w ogóle w wydzielonym budynku, nowym budynku, nowoczesnym budynku i tam możemy spotkać wszystkie osoby z tego zespołu i tam możemy uzyskać wszystkie niezbędne informacje. W przypadku Łodzi Centrum Obsługi Inwestora znajduje się bezpośrednio przy ulicy Piotrkowskiej i można do niego wejść w cudzysłowie z ulicy, nie pokonując żadnych barier w postaci recepcji czy czegokolwiek takiego, można bezpośrednio dostać się do tego zespołu. Także co miasto, to inne ulokowanie, natomiast nie ma żadnego problemu, żeby taki zespół znaleźć. Czy jest to istotna rola w samym urzędzie? Oczywiście, że jest. To pytanie retoryczne. W związku z czym na ogół na stronach internetowych urzędów miast jest bezpośrednio wydzielona sekcja dla takiego centrum, biura bądź zespołu obsługi inwestora. Więc polecam przebicie się przez kilka przynajmniej stron internetowych urzędów polskich miast i zobaczycie, w jaki sposób komunikowane są te zespoły. W niektórych wygląda to lepiej, w niektórych gorzej, natomiast podstawowe informacje, w tym dane kontaktowe, dostęp do podstawowych danych czy aktualności z rynku danego miasta są tam
dostępne. Także polecam, bo jeżeli wybieracie się do danego miasta, to można najpierw wskoczyć na strony internetowe właśnie takiego centrum obsługi inwestora, zebrać to, co Was interesuje, zrobić sobie notatki, czego Wam brakuje, następnie skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami centrum obsługi inwestora i tam uzyskacie wszelkie inne dane. W czym może takie centrum obsługi inwestora jeszcze pomóc? No może Wam pomóc w dotarciu do konkretnych firm, z których usług dalej będziecie korzystać. No bo jeżeli przyjeżdżacie już do miasta i interesuje Was znalezienie budynku biurowego, znalezienie odpowiednich kadr, znalezienie obsługi prawnej, no to miasto co do zasady nie może Wam wskazać jednego konkretnego podmiotu, no bo to nie taka jego rola, ale może Wam wskazać organizacje, które na terenie tego miasta aktywnie prowadzą swoją działalność i to już Wam pozostanie decyzja, kogo chcecie sobie wybrać do współpracy. Także to są też ważne rzeczy, o których należy pamiętać. Co nam zostało na koniec dzisiejszej audycji? Myślę, że warto jest wspomnieć, że w niektórych miastach nie istnieje coś takiego, co się nazywa Centrum Obsługi Inwestora. Ale to nie znaczy, że taka funkcja nie jest w danym mieście pełniona, bo na ogół w aglomeracjach, jeżeli nie ma takiego centrum, no to istnieje coś takiego jak na przykład Agencja Rozwoju Regionalnego. Czasami jest to niezależny twór od miasta i może działać na poziomie nieco wyższym, tak to nazwijmy, a czasami jest to spółka, która jest uzależniona od skarbu miasta, od urzędu miejskiego, tyle tylko, że wydzielona jako odrębny podmiot, działająca w cudzysłowie niezależnie, ale jej rolą jest dokładnie pełnienie takiej samej funkcji jak centrów, biur czy zespołów inwestora. W Polsce możemy znaleźć kilka tego typu agencji, niektóre, które skupiają się tylko na danym mieście i tutaj mamy na przykład Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Tak? Możemy też spotkać takie, które działają na znacznie szerszym obszarze i wtedy nie skupiają się tylko na jednym mieście, tylko na całej aglomeracji, albo nawet szerzej, nawet na samym województwie. I tutaj mamy agencję, która nazywa się Invest in Pomerania i zajmuje się całym regionem Trójmiasta i Pomorza i tam możecie zebrać wszelkie informacje, dostać wszelkie informacje, które są Wam potrzebne do uruchomienia bądź zaanalizowania wielkości sektora BSS-u. Nie będę przytaczał w dzisiejszej audycji nazw wszystkich agencji, biur i tak dalej, bo tego po prostu jest za dużo, a moją rolą było bardziej dzisiaj przedstawienie Wam, że w ogóle takie podmioty istnieją i że mogą być Wam pomocne w przypadku ekspansji Waszego BSS-owego biznesu w jakimkolwiek polskim mieście. Natomiast w linkach do dzisiejszego podcastu dam Wam bezpośrednie adresy do kilku wybranych biur obsługi inwestora, z którymi ja mam przyjemność współpracować na co dzień w ramach klubu Pro Progressio i są to miasta, z którymi bardzo dobrze mi się współpracuje i wiem, że rzetelnie wykonują swoją pracę i posiadają absolutnie wszelką niezbędną wiedzę do tego, żeby obsłużyć zapytania pochodzące od nowych inwestorów, bądź nawet tych, którzy już są ulokowani w tym mieście, ale na przykład myślą o swojej dalszej ekspansji. Na dziś to koniec, także dzisiaj odcinek 30. Za nami to był podcast BSS bez tajemnic, a mówił do Was Wiktor Doktor.